No rozpierducha totalna, no. Dom handlowy. Jesteśmy w centrum Mariupola. Blachy się tam koleboczą. Wszystko szumi. Wszystko piszczy. W szoku jestem, rozumiecie? W szoku jestem. Wszystkich nie wywieźli, jak widać. Ktoś został i się uczy. Widać, z której strony kule leciały. Mam nadzieję, że jest bezpiecznie poruszanie się w takich miejscach. Ale czego, właściciel? Tam już niczego nie ma. Buty dzieci. A został, tak mi się wydaje. Do kafeszki wyszliśmy i zamówiliśmy cir-ciry. Nie ma żadnych zabezpieczeń. Słuchajcie. Jakie zapachy, tutaj już dobrze pojadą. Nie wiem, czy ludzie wrócą tu mieszkać. Dzień dobry. Mamy nowy dzień. Środa, 7 lutego 2024 roku. Wstaliśmy, zaraz wychodzimy. No dobra, wychodzimy z mieszkania. Popatrzcie tak, na mieszkaniach mamy jakieś takie kartki powywieszane i numery telefonów. Ja nie wiem, czy to są rachunki jakieś tam wstawione. Tu też mamy Dima, żywot. Pójdziemy, zobaczymy, co tu wyżej jest. Ciągnęli internet, wiecie? Wszyscy byli zadowoleni, że internet. Wszyscy czekali na internet. A tu jest normalnie. Nie ma żadnych kartek. Tu chyba wszyscy mieszkają tak, jak mieszkali. Chociaż nie zauważyłem tu ruchu na klatce w nocy. Nie było słychać. Tak to wyglądają te klatki. Trochę podremontowane. Ale to bardziej jak zakładali ten internet chyba. Coś tu robili. O, centralka. Od internetu. Słuchajcie. Internetowa centralka. Internet bardzo słaby, ale jest, można wiadomość wysłać. I tyle. Dobra, wychodzimy z klatki. Coś takiego. Patrzymy, czy nasza Toyotka stoi, czy nie stoi. Jest nasza Toyotka. Pójdziemy do niej, żeby zabrać telefon jeszcze jeden. Jesteśmy w centrum miasta, jesteśmy, kochani. W centrum miasta jesteśmy. Jest bardzo brudno. I tak to wygląda. A nasz balkon... A, nasz balkon jest z drugiej strony. Tutaj nie widać niczego, żeby budynek był uszkodzony. Jedynie przez wandali, co mogło być. Coś rozwalone. Dobra, idziemy do Toyotki, bierzemy. Mamy słoneczny dzień, dobrze wyszło, według przewidywań miało tak być i dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj. Idziemy. Cały dzień będziemy spacerować, filmować. I tak to jest. Jakaś wieża ciśnień, tak mi się wydaje, ale tego nie wiem. Pierwsze już widać, jak są te
od kul w tynku dziury. A tak ulica normalna. Stoją samochody. Tutaj jakiś sklep odzieżowy. Remontują dookoła. Rejestracje mieszane. Są ukraińskie i rosyjskie. Dom handlowy rozwalony kompletnie. Na razie tu nic się nie robi. A tu naprzeciwko też jakiś. Nie wiem co to było. Trzeba by z mapą wchodzić, czytać. Sami musicie to rozstrzygnąć. Wszystko szumi, wszystko piszczy, budowa idzie, samo centrum, jak widzicie dookoła, wszyscy coś robią, nie ma obijania się. A kiedy dla nas będzie światło? Świetka, kiedy będzie dla nas? Przeszliśmy parę metrów. Tam było to centrum handlowe. Tu budują przejście podziemne. Jak widać, już wkrótce oddadzą do użytku. Jesteśmy w centrum Mariupola. Centrum, proszę was, Mariupola. Praktycznie w drugą rocznicę rozpoczęcia działań. I tak to wygląda. Sami zobaczcie sobie. Tu jeszcze przechodzić nie można, ale już wkrótce. Wszystko ładnie porobione. Wszędzie się buduje. Widocznie w bardzo szybkim tempie. Że jeżeli przyjechałeś tak jak ja, wyszedłeś z mieszkania, to praktycznie byś nie zauważył, że coś tu się mogło dziać. Jeszcze nie tak dawno. Nie wiem tutaj jaki był wcześniej ruch. Ale jest środek tygodnia. Ten budynek też świeci nowością. I czy ktoś widział Mariupol? 2 lata minęło. W szoku jestem, rozumiecie? W szoku jestem. Są rejony, gdzie to jeszcze wszystko jest w tragicznym stanie. Postaramy się dotrzeć. Ale od centrum, proszę was, nikt mi nie powie, że odbudowa musi długo trwać. Nawet po takich działaniach. Że tam gdzieś będą rozminowywać pola przez 100 lat. Wcale nie. Wystarczy dobra organizacja, sprzęt i ludzie. I pójdzie to bardzo szybko. A tego przykładem jest właśnie Mariupol.
przy dzisiejszej technologii, przy dzisiejszych materiałach może to odbyć się bardzo szybko. I zapewne jak się zdarzy, że jeszcze tu przyjadę za kolejne 3 lata, to w ogóle tego miasta nie poznam. Także warto uwiecznić. O, dzieciaki ze szkoły wracają właśnie. Wszystkich nie wywieźli, jak widać. Ktoś został i się uczy. Jeszcze idą. Jakaś szkoła. Wszystko w remoncie. Kolejna ulica. Wszystko odnowione. Ten budynek nie był zniszczony, jak widać. A tak. Wszystko świeci nowością. Proszę was. Nie wiem, ile tu ludzi pracowało, ale to jest nieprawdopodobne. Powiem tak szczerze. Ja rozumiem. Myślałem, że jest zrobione dużo, że są budynki nowe postawione, ale to, co widzę, to jestem w szoku. Tak naprawdę. O, mamy coś z lewej strony. A to budynek, nie wiem, czy on był odnowiony, czy nie, ale jest nieruszony. Nieruszony jest. Zobaczymy, co to jest. Nie mam pojęcia. Jesteśmy cały czas blisko. Blisko centrum, proszę cię. Proszę was. Ale widzę, że też tam remont. Tak, to jest odremontowane wszystko już pięknie. Widać, że jest remont w środku robiony. I z zewnątrz też było połatane. W jakiś sposób. Korpus pierwszy. Zobaczymy, co to jest. Technicki Uniwersytet. Technikum. Tak zwane. Czyli szkoła, proszę was. Szkoła. W oddali PGTU. Też nie wiem, co to za budynek nowy. W oddali stoi jeden taki zniszczony, który widać, ale jak tak się obrócimy dookoła, na kolejnej ulicy, to praktycznie nie ma śladów walk. Serio wam mówię. Wrze praca. Sprzątają ulicę z ziemi. Na pewno samochód tu wyjeżdżał. Idziemy za słońce. A, zobaczcie bramę. Jak jest pięknie nafaszerowana. Widać, z której strony kule leciały. No i tu się spaliło wszystko. Dokładnie. Tu się spaliło dokładnie, widać to bardzo dobrze. Ale jak spojrzycie dookoła, to stoi tylko jeden taki budynek. Pewnie może przeznaczony już do rozbiórki. Blachy się tam koleboczą. Na pewno spadnie kiedyś na te samochody piękne. I będzie awał. Tak to wygląda.
Tu mamy kolejny budynek naprzeciwko tego. Zabytkowy. Zabytkowy. Widzicie, ktoś mieszkał. Meble stoją. No ale już się nie nadaje do zamieszkania. Na pewno też jego zburzą. Nie będą tego odnawiać. Nie ma sensu. On sam po sobie był już stary. Zresztą tu trudno coś powiedzieć, dlatego że ciekawy jaki kaliber to był, nie? W tą stronę poszła kula. Tutaj wyszło coś, to pewnie odłamek jakiś wyleciał, bo nie wierzę, że to kula. Tak, zajdziemy tu we dwór, zobaczymy. Głównie to spalone, spaliło się, dach się spalił i się zawalił. Tak to wygląda. Nie wiem, gdzie my tutaj pójdziemy. Zobaczymy, ale trzeba wejść gdzieś głębiej, żeby cośkolwiek zobaczyć, nie? To, co jest przy ulicach zaraz. To zapewne będzie szybko odremontowane. A tu jesteśmy w takich zakamarkach, gdzie to dobrze widać. Nawet nie wiem, gdzie idę. Mam nadzieję, że jest bezpiecznie poruszanie się w takich miejscach. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak wyglądał Mariupol wcześniej, ale możemy go zobaczyć, jak wygląda dzisiaj. Ciekawe, czy wyzbierali wszystkie łuski. Nie wiem, może się uda coś znaleźć. Ktoś musiał chodzić i zbierać. Może to wartościowy materiał jest. Ciekawy jestem, czy taka łuska. Przecież to musiały być kilogramy, prawda? Kilogramy. No tak jest tylko śmieci i pety. Sam metal został, zobaczcie. Metal się nie spalił. Profile do gipsów zostały. A gips chyba od temperatury też chyba się spalił, nie wiem. Wyszliśmy już z centrum. Czym dalej, tym gorzej, tak? Wiadomo. Zaczynają wszyscy od centrum. Wizytówka. Tu deska rozdzielcza, energetyczna. Zawalona. Jakie odpryski tam na budynku, wysoko. Okno powymieniali już pięknie, elewacji jeszcze nie ruszali. Rury, o, przygotowane rury do kanalizacji zapewne będą to robić. Idziemy dalej. No są rejony, które są jeszcze nieruszone i zapewne jeszcze długo poczekają. Ale musimy wszystko zobaczyć, nie? Teraz wam powiem, jaka to ulica, bo jest na tej ulicy
jest tabliczka, nie? Tabliczka jest, dlatego zobaczymy, co to za ulica jest. Tabliczkę chyba jeszcze nie wymienili na rosyjską. Samochody rosyjskie, ale jest dużo na ukraińskich. Architektora Nilie Siena. Widzicie nazwę ulicy? Tu też oczywiście brama była nieźle nafaszerowana. Zobaczcie, jaka ulica, możecie sobie zobaczyć na mapie, jak kogoś to interesuje. Tu nie ma takiego wiatru, będzie lepiej słychać. Także zapewne będziemy się oddalać od centrum. Poznamy ciemniejszą stronę tych walk. O, wszystko pootwierane. Na pewno ktoś tutaj, dzieciaki chodziły. W sumie to strach wchodzić, nie? No może coś, ale chyba już może uprzątnęli te. Uprzątnęli te wszystkie pułapki. Już trochę czasu przeszło. Nie wiem, czy będzie coś tu widać, bo jest strasznie ten. Światła mało. Jakieś biura tu były, zobaczcie. Telefon stoi. Jeszcze mam nadzieję, że na nic tu nie nadepnę. Nieoczekiwanego. Wolałbym chyba nie zachodzić. Strop zawalony. Śmierdzi spalenizną. Tak, tu musiało być jakieś biura. Nieduże. Trudno teraz wam powiedzieć, co tutaj mogło być, ale po biurkach jakieś zeszyty leżą, notatki. Zakonodawstwa. No jakieś biuro. To po ukraińsku jest. Po ukraińsku. Jakieś biuro prawnika. Chyba. Jakieś po książce sądząc. No dobra, wychodzimy z tego. Proszę was. Miałem nie wchodzić. Miałem nie wchodzić. Na profilach wszystko porobione. No tak to wygląda, kochani. Jeszcze dużo roboty. Nieważne dla kogo, ale dużo roboty. Wychodzimy. Coś te kartki odznaczają, wiecie? Здесь живут. Tu mieszkają. Znaczy się, że mieszkają chyba. Żeby tutaj z buta nie wchodzić. Nie wiem, nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia. Może się kogoś spytam. Tej, co będzie odbierała klucze, wiecie, od nas. Tej, co klucze będzie odbierała, to się spytam, nie? Co te kartki oznaczają? No tutaj co wam pokazać w środku? No rozpierducha totalna, no. Bałtika. Piwko. Miękko je. I tak, dobra, chwila przerwy. O, tu widzicie, też jest napis. Jest właściciel. Jest właściciel. Ale czego właściciel? Tam już niczego nie ma. Patrzymy przez dziurkę. Tam już wszystko rozpierdzielone. No właściciel tej ziemi tylko. Nic więcej. Trzeba to wszystko zepchnąć z pychem i nowe budować. Tak to wygląda. Kolejne zgliszcza. Drzwi tylko całe zostały, były metalowe. Wszystko leży. No rozpierducha totalna, no co tu dużo gadać.
Co tu dużo gadać? Moi drodzy. Tornado. Jak zaczęliśmy od pięknych budynków w centrum miasta, czym dalej się oddalamy, tym gorzej. Wszystko, moi drodzy, do kasacji. Tu nawet nie da się tego wyremontować. Jakby na to nie patrzył. Nie da się. Żyrandol wisi. Oczywiście dżin, nie wiem, czy to ma związek z tym mieszkaniem. Książki, jakieś meble. Widać, że sowieckie jeszcze. Nikt tym się nie zajmuje. Zapewne ci ludzie wyjechali stąd. A jak nie wyjechali, to skąd środki? Może te budynki, które tam wybudowali, to ich właśnie tam umieszczą. ...95. Ale jaka ulica, to nie wiem. Ta brama została oszczędzona. Nawet ryski nie ma. Ale numer jest, Aleksiej. O, jest ulica. Italiańska, 93. Możecie zobaczyć sobie, kogo to interesuje. Końcowe wywody będą na koniec. Ile po prostu jest procent miasta rozwalony. Jak pochodzimy i zobaczymy. Na razie to wygląda na plus, jeżeli chodzi o tempo doprowadzenia jego do porządku. Ale te sektory już bardziej prywatne może. Mamy tak, ulicę Artioma i Puszkina. Tutaj nawet jeżeli się domy rozwalają, nie no, to już tak się nie rozwalają może. Ale jest kostka położona. Nowa. Cały taki deptak. Góra, dół. Pewnie z kilometr. Najlepiej to po blachach właśnie widać, gdzie kule świstały. Idziemy dalej, w stronę morza idziemy. Chyba morze to już widzimy. Tam jest morze. Właśnie jej widać. Ale my byśmy poszli może jeszcze w inną stronę. Dawaj, Eliza. Tam pójdziemy. Idziemy w zakamarki. Dużo psów na pewno bez właściciela zostało i czekają, aż ktoś ich nakarmi. No bo co im przyszło robić? Weszliśmy na kolejną ulicę. Idziemy tą ulicą. Idziemy, zobaczymy. No nie ma, nikt tu nie mieszka po prostu. O, tu ktoś sobie pobudował, czy nie wiem, czy jakaś instytucja może. Nowy budynek na tym terenie. Albo ktoś sobie już pobudował, jakiś oligarcha. Dom po prostu. I z salonu. Proszę was, z salonu będzie widział morze.
bo tam już jest morze, a z jego wysokości na pewno widać to morze. Ja tak, tam materiały budowlane, ktoś się buduje. No pewnie szybko te bliżej morza działki nabiorą nowych właścicieli, można tak powiedzieć. Tu też cegła już stoi gotowa. Będą ryzykować. Tam już nówka stoi, budynek po prostu nie był remontowany. Tutaj coś remontują. 37 Puszkina. A tak cieszyna. Nikt tutaj nie mieszka. W centrum jest ruch, a tu jak widzicie nikogo nie ma. Ktoś przejdzie od czasu do czasu. Ile mam tutaj jeszcze? 57 minut nam zostało nagrywania. Baterii 14%, trzeba się podładować i zacząć kręcić na komórkę. Zjeżdży wód. No tam pisali, nie wiem, a może te napisy były, wiecie, jak chodziły służby jakieś czy wojsko, żeby ostrożnie to robiły, zapewne, żeby przypadkiem nie... A, żeby tutaj pisze tak, mieszkamy, nie wchodzić, nie wchodzić. No i ta ulica, jedna ulica nam może pokazać, jak to wygląda w Mariupolu, w tych troszkę bardziej oddalonych miejscach od centrum, a daleko nie uszliśmy, nie wiem, może z kilometr, półtorej. Kupa gruzu. Fakt jest faktem, że te domy wszystkie były stare, ale były całe. Błoto jest wszędzie, ciężko tam wejść. No wejdę jeszcze tam. Ktoś tu chodził, ścieżka jest, znaczy chyba się jest bezpiecznie w miarę. No czujesz swąd, spalenizny, wojczego. Jak chcę zrobić to wideo, żeby ono było krótkie? Tak, no to jest nasiąknięta wodą spalenizna. I nic więcej, nie? Słuchajcie. Ale nie widać żadnych łusek dużego kalibru czy małego kalibru. Chyba zostało to dobrze wysprzątane. Nie mam pojęcia. Tam jakiś garaż otwarty, zostawiony. Uff, straszne. Straszne to jest, powiem wam, że mieszkasz sobie spokojnie i nagle przychodzi taki dzień, że ktoś ci się wpierdziela z butami, nie? Nieważne, czy ta chata była... Nie, może tu nie pójdę. Pójdę tutaj, gdzie jest ścieżka. Może nie ryzykować lepiej. Nadepnę na coś i już nie wrócę do was. Że się ktoś z butami wpierdziela z dnia na dzień. I nieważne, czy ty masz ten dom ładny, brzydki, zapuszczony, ale to nie powinno się coś takiego stać. Nigdy. Że przychodzą i robią taką rozpierduchę totalną. Zabierając dorobek życia. Jaki by on nie był. Jakie rekompensacje by nie były później. Dobra, śmigamy dalej. A to może zejdziemy jeszcze. Tu jest tak bardziej uporządkowane.
Zobaczymy, co to jest. 48, może to jest prywatne? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co tu jest. A tu mieszkają. Tu, gdzie mogłam, to mieszkają. Także ktoś tu mieszka. Chociaż nie wiem, jak tu może mieszkać. Zobaczymy. Masak. Nikogo nie iścimy. U was sobaki? Sobaki u was? A, wasze sobaki nie. Z prawego brzegu, gdzie my przyjaciele. Понятно. I jak wy pożywajecie? Jak wy pożywajecie? Głodni, głodni byli. Z tobą, z tobą. Traumę получила. Ну ладно, удачи вам. Давай. Вы молодцы. Всего хорошего. Все готовы. Здоровья. Спасибо. Здоровья. Чтобы больше вы не переживали такого, что произошло. My jesteśmy w takim rejonie, słuchajcie. O. No strasznie to wygląda. Dużo psów. Szczeka. Ludzie chodzą. Straszne to jest. W sumie strach się bać. A nie, bo tam idą z psem po prostu. Słuchajcie, no ten rejon jest okropny, nie? Słyszeliście to pani, co mówiła? Ja zresztą to chyba przetłumaczę jakoś. Wam, czy pisemnie, czy mową. No ale znajdowała się w trudnym miejscu. Jeżeli 24 tam pierwszy pocisk wpadł do sąsiadki i ją zabił, nie? Ona mówiła, że na początku chowali się w domach, później gdzieś zaczęli przechodzić na drugą stronę. Nie wiem dokładnie gdzie. Tam było bezpiecznie pomoc. I udało jej się wyżyć. Bardzo dużo osób zginęło. Tutaj ta opowiadała nam właśnie ta pani, że 18 osób zginęło. Zrobili sobie piwnicę. Z ziemi wykopali i 18 osób zginęło na miejscu. Akurat pocisk wleciał w to miejsce. Wszyscy fruwali ponoć. Gdzieś na drzewach, mówi, ciała były. Chodzili po trupach wody szukać. Naprawdę był to horror. Pani ma nadzieję na lepsze jutro. Ale nie wiem, czy chciałbym to przeżyć. I mieć nadzieję na lepsze jutro. Tak naprawdę. Jakieś mieszkanie było. Nie wiem, czy coś będzie widać. Wszystko już pozalewane, wiadomo. Tapety. Ten dom był nawet w miarę nowy. Książki, wiadomo. Kot w sapagach. Kot w sapagach. Światła mało. O Boże. Martin Eden, Jack London.
Kot w sapakach. Znaczy się, że dzieci były. Dzieci żyły w tym domu. Wszystko zamokło. Ręce mi drżą po tym całym opowiadaniu, wiecie, tej kobiety. Wasilii Kamiński. Naprawdę nie wiem, nawet nie sądziłem, że spotkamy kogoś tak otwartego, że nam tyle opowie. A wystarczyło kilkanaście minut. I z tego pięknego obrazu, który widzieliśmy na początku, stworzył się horror, nie? Tak naprawdę. Jak to można nazwać? Jak to można nazwać? Nie wiem, ja sobie nie wyobrażam. U nas tam strzelali co magazyn. Poleciał magazyn 12 km ode mnie. I byłem w strachu. A co dopiero mówiąc... O, tu jest wejście. Można wejść do tego domu. Wiem, że niektórzy... Światła mało, ale wyjdziemy. Masakra. Całe meble, ścianki stoją. Toaleta. Toaleta, wanna. Wszystko w płytkach. Elegancki dom był. Tutaj można powiedzieć, że to było eleganckie wykończenie. Jakby to wczoraj. Oh my god. Kurde. Miałem nie chodzić. Miałem nie chodzić. A zalazłem. Sypialnia, jak widać. Co pod ręką było złapane. Wio. Nie, no ciężko. Kurde. Ciężko, naprawdę ciężko. Się to ogląda. Tym bardziej, że mamy XXI wiek. Tak naprawdę. To nie jest jakiś tam... Nie jest jakiś tam... Trochę tracę kamerę. Nie wiem, czy ona... Wszystko pożyczone, tak jak było. No. Wszyscy spieprzali, no co robić? Jak to 24, ona już mówi, że coś tam przyleciało w sąsiadkę. To ja nie wiem, jak oni szybko dojechali. Skąd to 24? Kuchnię mamy. Piec gazowy był. Kapie cały czas. No dobrze, z tą pogodą trafiliśmy. Słuchajcie. Przecież to nie było czasu nawet na nic. Nie chciałeś tam pasmatrieć. Tam, nie chciałeś pasmatrieć. Может быть, туда на веранду залезть наверх, смотреть сверху. Но какие разрушения. Ну, добра, пойдем до горы. Жена мови, чтобы до горы пусть. Кто-то имел файный домик тут, направда файный. Виногрон. Это помысл вообще, я не зауважаю этого. Слушайте.
Nadzieję, że to się nie zawali, chyba dobra konstrukcja. Oh my god, z góry to wygląda jeszcze gorzej. Nie wiem, czy to... Mam nadzieję, że to nie polecę na dół. Powiem tak, masakra jest totalna. Fuh. Co tu dużo gadać. Tu jeszcze tego domu to w miarę ten. Kurde, wszystko się buja. Wszystko się buja. Ale mam dzień dzisiaj. Ciężowy, ciężki. Niesamowite. O. Nie wiem, żeby nie wpaść. Strych tam był. Jeszcze coś tam chowali. Co prawda mały, tak jak u mnie ten strych. No dobra. Idziemy dalej. Także zaczęło się, widzicie, z fanfarami. Kurczę, jak tu stromo. Jak wchodziłem, to tego nie widziałem. Oh my god. Zajdziemy jeszcze do tego budynku. Tarki. No ale to jest dziwne, że ja żadnych łusek nie widzę. W ogóle nie ma śladów. Ani takich tych. Nie ma. Nie ma tych. Wiecie. Kurde, słońce. Buty dzieci. Tu się na pewno chowali w podwale. W tym, w piwnicy. Chowali się. Zapewne. Oh my god. Fuh. Tam ciemno jest. Ale jak się chowali tutaj, to byli bezpieczni na pewno. Tu ich nie dosięgło jak coś. No powiesiliś to, och, jak mi stykło. Masakra. Czy tam pójdę? Się z kamery ten rozładowała. Rozładowała się ta bateria. Wiecie, jaka to jest człowieka ciekawość jest. Kurtka wisi jeszcze. Całkiem dobra. To jest tylko na przestrzeni tu kilku metrów, słuchajcie. To co lepsze, na pewno rozkradnij.
No nie, no to się w ogóle nie da. Nie da się. No kamera tego nie pokaże. Co tu dużo gadać. Jeszcze dym dusi. Chociaż 2 lata już minęło. O, ile szkła. Waga jakaś. Dywan. Nie dywan, tylko kanapa. Mają to wszystko, słuchajcie, burzyć i budować. Oh my god. Nawet nie wiem, o czym opowiadać, wiecie? Nikt nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji. Nie dotykam nic. Jest jak jest. To tylko materiał filmowy. Pokazuję Mariupol od środka. I Mariupol oczami Polaka z Kryma. Z Krymu. Jedyna rzetelna informacja. Bez żadnych upiększeń, proszę was. Tu był pewnie telewizor, tak, tam anteny. Telewizor, tam anteny. Wędki jeszcze stoją w rogu. Klatka dla zwierząt. Dla papug. Czy innych nożyczki. Pani powiedziała, że 50% zapewne wyjechało stąd i jeszcze nie wróciło. Dużo przyjechało budowlańców. Tak. Pięknego, nowego Mariupola w horror, tak zwany. Numery telefonów są podawane też. Nie wiem, czemu ma to służyć. Czemu to ma służyć? Nic nie widzę, może wy tam zobaczycie, coś jest. Tam stoi jakieś. Ciepło, fajnie dzisiaj trafiliśmy naprawdę, jeżeli chodzi o. Wejdźmy tutaj na podwórko jakieś. Pochodzimy, wiem, że niektórych z was to będzie interesowało. Chodzić po ruinach. Choć to jest przykre. Patrzeć na to wszystko. Wjazd jakiś był samochodem zapewne. Brint.
Ale na ziemi nie ma w ogóle oznak. Niczego, co by mogło wskazywać na broń palną. Ale się dziwię, że w takim tym bałaganie, że się jakaś łuska nie zachowała na przykład, nie? Ludzie ludziom zgotowali taki los. Wykończymy się nawzajem. Nawzajem się wykończymy. A żona mówi, że autoserwis tu był. Na pewno jakieś biura. Autoserwis. Autoserwis albo garaż, nie? Nie wiem, żadnych tutaj nie stoją podnośniki w autoserwisie. Albo po prostu garaż. A może i autoserwis. Nie wiemy. Tutaj budynek odnowiony, bo nie wierzę, że on się tak utrzymał w takiej kondycji. Tak, to za bardzo to mieszkanie to nie było. Słuchajcie, to jakiś było zakład na pewno. Filtry się walają. Siedzenia ktoś z kina wziął, żeby klienci czekali. Może tak to było. Patrzę pod nogi ciągle. Pod nogi ciągle patrzę. No, jeszcze szyby samochodowe porozbijane. Na pewno tak było. Zdecydowaliśmy się, no pogodę zobaczcie, mamy idealną, nie? To okienko wykorzystaliśmy jak należy. Pochmurny dzień na pewno by tego nie oddało, tak chodzi o szczegóły. Ciężko by było to sfilmować. Idziemy teraz pod słońce. Kamerka się ładuje. Filmuję z telefonu. Tylko z Full HD. I naprawdę jesteśmy blisko centrum, słuchajcie. Kilometr mniej więcej. Tak, pani pokazała, że gwiazdówka, pokazówka, nie? No, ale dobra i pokazówka jest jak na razie. I ponoć wszystkie mieszkania już są zajęte. Tu już ktoś mieszka. Nie, może nie mieszka, ale sobie wyremontował budynek w miarę. Jest na pewno dach zrobiony. I tak to jest. Ludzie rozmawiają z psami. Bo jak na jednej ulicy zostało 3 osoby, z kimś muszą porozmawiać. Tam jest jakaś hałda, nie wiem co tam jest. Tak naprawdę. My idziemy bliżej morza. Mieszka.
ściany obstrzeliwane, tak? Ale nie za duże. No te budynki nie były chyba z dobrej jakości. Nawet wcześniej, bo tak mi się wydaje. Muszę się obrócić w tą stronę pod słońce. Dobrze było iść. O, noga, coś mnie zaczęło boleć, cholera. Griecka 4A. O, tak będzie lepiej widać. Słońce nam świeci prosto. Prosto w oczy, słuchajcie. Stop. Zapuszczamy się w jakieś ścieżki, wiecie. Co będziemy chodzić po centralnych ulicach? No tutaj w miarę normalnie. Tamten bałagan na dole, zobaczcie. On chyba taki był. Drzewa przeszkadzają. Nie widać za dobrze. Ale jakby rozpuściły liście, to już w ogóle by nic nie było widać. Tu domu praktycznie nie ma, nic już nie zostało. Komin tylko stoi. Dom na zakręcie. Gorąco nawet jest. Wziąłem grubszą kurtkę. Trzeba było dwie wziąć. Strych. Ludzi bardzo mało w tym rejonie. Znowu pod światło będziemy. Wyjdziemy tutaj taką na punkt widokowy. A to są schody chyba. Trapina to gdzieś skakuje. Widzisz? Ale kuda nam tam iść. Nie znają. Nie, tam nie pójdziemy. No to jak dacie. Jakby działki takie, wiecie, rekreacyjne. A może to Azostal? Nie znam. U nas niczego nie znali. Może być. Tam coś jest w oddali, ale nie wiemy kto. No my tu do morza to nie dojdziemy chyba. A między tymi
budynkami, to ja nie wiem jak tam dojść. Nie mam. Zabłądzimy, jak labirynt. Jakbyśmy poszli. A nie, tu jest furtka. Furtka, ktoś sobie życzył. No taki jest, widzicie, no. Tam dachu nie ma, tam dachu nie ma. Dalej nie będziemy szli. Gdzie pójdziemy? Kuda? A, tam. No dobra. Wyłączam się na razie. Wracamy się, bo tutaj jest ślepe uliczki. Zobaczcie, są takie ścieżki. Nawet ich tutaj nie zobaczycie, bo jest tak zarośnięte. Ktoś tu kiedyś schodził, miał swoją jakąś tą dacie, tak zwaną. Tam może widać. Azowskie, a tam Krym. Budują co niektórzy, nie ma tego dużo. Tam gdzieś autobus chodzi. A tam nie wiem, chyba może to Azostal jest. Zaraz wyciągnę aparat i zobaczymy. Wyciągnę aparat teraz i aparatem trochę porobię z nim. Dobra. Azostal, tak mi się wydaje. Z dużej odległości. Bardzo dużej, z dużym przybliżeniem, z dużym zoomem. Tak to wygląda. Jeszcze dam troszkę, bo można. Ręka drży, statywu nie mam. Niestety. No dobra. Więcej nie zobaczymy z tego punktu. Jakby nie patrzył. Wraca z łowem. Pan nam tutaj powiedział. Nasz przewodnik kolejny. Mamy przewodników, słuchajcie. Sporo. Hejka, weszliśmy do kafeszki. Do kafeszki weszliśmy i zamówiliśmy ciry z mięsem, tak zwane. Zaraz zobaczymy, co to jest. Czy smakuje, czy tak samo jak kurczak w Symferopolu, czy inaczej. Polecił nam jeden pan, którego spotkaliśmy, dlatego tutaj przyszliśmy. A nasz zestaw to jest ciry razy 8. Piwko, Pepsi z jakimś napisem, jakimś, nie wiem, greckim, skąd przyjechała. I tak to wygląda nasza restauracja. No.
Jeszcze mamy. Z sobą wzięliśmy. Żona zamówiła na wieczór. Pani kelnerka się patrzy. I uciekła. Pokażę wam tak szybko. Knajpę. Smacznego. Jemy. Jemy. Ciasno. Smażone. Znaczy smażone. W głębokim oleju to się robi zapewne. Ciasto na razie bardzo dobre. Ciasto nieżne. Pepsi z puszki. Prawdziwa Pepsi. Z cukrem. Na razie się do mięsa nie dokopałem. Jeszcze się nie dokopałem. Gdzieś tam mięso jest. Ale faktycznie to jest pyszne. W porównaniu do skrzydełek. O, cieknie sos nam. W porównaniu do skrzydełek to niebo w gębie. Tylko szkoda, że tu nam widelców nie dali. I noża może. Tak to wszystko cieknie. Po rękach. Dobrze umyłem. Jak będziecie w Mariupolu, polecam knajpę. Nie wiem jak się nazywa, jak wyjdę to sfilmuję. Zapomniałem wam powiedzieć, że to z grzybami. Mięso i grzyby. Nie tylko mięso. Mięso jakieś białe, to chyba kurczak. Ale dobre. Wolałbym baraninę. Dobra, ja jem. A wam ślinka cieknie. Wiem o tym. Nara. Nasza knajpka. Zobaczymy jak się nazywa. Ilius. Ilius. Ciebureki. Tak to wygląda z daleka. Pisze mi, że pod światło. Przecież nie jest pod światło. Dobra, damy jeszcze bliżej, nie? Zobaczymy. Tam już do góry nie wejdziemy. Nie wiem, czy to coś robią, czy nie. Tu mieliśmy pana przewodnika kolejnego. Ludzie są rozmowni, wiecie. Nie skrywają swoich emocji, nie chcą ukrywać czegoś, chcą się dzielić. Schodziliśmy w dół, było fajnie. Teraz musimy wejść do góry. A że się najedliśmy w tej knajpie, to ciężko bardzo. A niestety zawsze są przyjemności i nieprzyjemności.
Jaka dziurka. Wszystko nowe. Widok na morze. Tam jest widokowata. No, miejsce widokowe. Stamtąd filmujemy. Idę dalej. Szybko się ciemno robi. Niestety. I co zrobisz? Jestem. Uwierzcie mi, że jestem. Zmęczyłem się. A widok na morze. Azowskie. Morze Azowskie. Tu za drzewami jest coś świeżo wybudowane. Jakaś szkoła wojskowa. Zobaczymy. Bliżej podejdziemy. Tak to jest. Idziemy dalej. Jesteśmy na punkcie widokowym. Tam w oddali. Port widać. Port już zaczął działać. Tak nam pan powiedział. Czyli pracuje. Już normalnie. Statki przypływają. I rozładunki są. W przeciwieństwie do Azostali. Teraz widzimy Azostal. Stąd fajnie. Wyciągnę aparat i zrobię kilka fotek z daleka. Bo nie będę tam podjeżdżał. Robimy zbliżenie na Azostal. Jest dobrze podparty. Mam tutaj. Będziemy mogli trochę sfilmować. Z daleka trochę. Powietrze jest nieczyste. Ale może coś będzie widać. Ile można, to wam pokażę. Na zoomie. Zmęczyłem się chodząc po tych schodach. Dlatego trochę sapię, wybaczcie. Jeszcze raz przelecimy. Powoli. No, powietrze jest takie, jaki jest. No co zrobisz? Szybko się ciemno robi. To mam Azostal. No już na maksymalnym zbliżeniu teraz. Teraz bateria mi padnie. Także się oddalam od niego. Żeby to ujęcie było jakieś. Z samochodu sprzedają kawę. I to już nie pierwszy raz. Automaty mają. I sprzedają. Na parkingu stoi. I sobie handluje. Tu mamy nowe jakieś budynki. W ogóle cały plac jest nowy. Wyasfaltowany. Zwykły asfalt. Mogłaby być kostka. By było ładniej. Budynek oszklony. Ogromny. Wojenno-stroicielny kompleks, czyli jakaś szkoła. Wojskowa szkoła. Ciekawe, czy to się opłacało budować, czy nie ma już żadnego ryzyka, że tu coś przyleci. Tego nie wiem. Zrobili ich problem.
Słońce daje, wiatru nie ma, fajnie jest teraz, ale niestety słońce już zachodzi. Obrócimy się do tyłu, ludzie spacerują. Młodzież spaceruje. Jak widzieliście w szkole, tam w technikum było ich dużo. Idziemy dalej. Tu jakaś łódź stoi motorowa. Czy kuter? Nie wiem. No widzisz, że już nie świeci. Jakaś łódź. O, chłopaki zachodzą. Będą strzelać. Op. Słońce. Obrócimy się jeszcze. Tak to wygląda, taki centralny deptak z zejściem do morza. Ten kompleks wojenny tu będzie spory. Już przeszliśmy kawałek, a tu jest druga część i cały ten teren, który jest ogrodzony, to wszystko będzie jakaś wojenna szkoła. Mamy tu inny obraz oczywiście. Wszędzie budowa. Dookoła. Wszystko się podnosi. To jest jakaś hala chyba. Nie wiem co to jest. Ale to już nie należy chyba do tego samego obiektu. Okulary mam schowane. Nie widzę z daleka. Zobaczymy co to jest. Jedna rysuje już na trybunał, jakiś sportowy obiekt. Może tutaj pan nam powie, co to jest. A, pan uciekł. Zaszalenie. No dawaj, spraszywaj jego. Może on tu jest. Ja, a jest, no. Spytaj się. Spytamy się i zobaczymy. Co jest? Sportowy kompleks. Piłka nożna. Czas remont. A, no w remoncie teraz jest. Nie, wszystko się dowiedzieliśmy. W remoncie. To znaczy się, że to nie jest nowe, tylko wyremontowane po prostu. Nakręcimy trochę zwykłej ulicy. Tu słońce zachodzi niestety. Szybko się ciemno robi. Oczywiście się nie mogliśmy pozbierać rano. Wyszliśmy o 11. A jest godzina, nie wiem, 4, 5? Nie mam pojęcia. Trochę siedzieliśmy w tej knajpie. Czas zleciał, nawet nie wiem kiedy. Słuchajcie. Nie mam pojęcia. Widzicie, jak oni pracują. Nie wiem, czy będzie widać. Zobaczymy zbliżenie duże. Coś nam ostrości nie chce złapać. O, jest. Nie ma żadnych zabezpieczeń. Z
słuchajcie. Patrzcie tam, jak blisko pracują. Jak blisko pracują, a teraz oddalam. Jakie to wysokie jest. Dobre, dobre, nie? Widzicie, są rejony zniszczone konkretnie, są rejony w ogóle nieruszone. Przy głównej ulicy nie jest tak strasznie. Tu jest dom też rozwalony. Ale myślę, że da się wyremontować go. Z tej strony nie wiem, może było coś połatane, nie widać. Nie widać, żeby te bloki były uszkodzone w większym stopniu. Idziemy dalej po tej samej ulicy. Słońce zachodzi, niestety. Chodniczki też porobione. Też wylane asfaltem. Z prawej strony mamy coś. O, tutaj widać, że coś było ciężkiego. A jesteśmy na tej samej ulicy. Tak to wygląda. Będziemy coś z tego montować. Coś się wykroi, nie? Także Mariupol można pokazać z dwóch stron. Ten, który się odradza i ten, nad którym trzeba płakać. Niestety. Ale myślę, że ten, co się odradza, nie zakryje tego, nad którym trzeba płakać. Nigdy. Nowy budynek. Budynek, za który się biorą dopiero. Jeżeli chodzi o duże inwestycje, na pewno jest dużo zrobione w tak małym okresie czasu. Na tą chwilę myślę, że 30% miasta jest jeszcze do wyremontowania. Ale chyba to nie jest dużo. Głównie prywatne sektory. Jutro zobaczymy nowe osiedla. Jak będziemy wyjeżdżać, jeszcze zrobimy kilka ujęć. Tu nawet mówią, kiedy trzeba przechodzić przez przejść. Pani mówi. Idziemy cały już czas do naszego apartamentu. Niektóre budynki w ogóle są nieruszone. Duże. Nie wiadomo, co w nich jest i co było. A druga strona, proszę bardzo. Odnowiony blok. Nie wiem, chyba nie wybudowany, a może wybudowany. No trudno rozpoznać. Wszystko jest powymieniane, okna powymieniane. Tam następny jest nowy. A tam są dalej całe osiedla nowe. Jutro jak będziemy wyjeżdżać, bo to jest akurat po drodze, nie chcemy się gonić już Toyoty. Nie będziemy ruszać jej spod naszego miejsca. Dlatego
a z buta nie chcę iść tam. Zresztą już czasu brakło. Pan coś tutaj robi, znaczy się, że będzie. Chyba, że reklamę wieszę. A, zgadłem, reklamę wieszają. Ale wychodzimy, przechodzimy do następnego. Zobaczcie. Noweczka, czy odnowiony, nie wiem. Idziemy dalej. Główną ulicą. Może w oddali widać stąd. Chyba, bo już mi się oczy zlewają. Italiańska, 134. Stołówka. A czy otwarta, nie wiadomo. Raczej jeszcze nie. Chociaż tam balony. Szybcy i wściekli. 11. W Mariupolu. Zobaczymy, czy jest stołówka otwarta. Nie ma żadnej informacji. Uniwersytecka stołówka. Na studenie piście. A, no to jest taka dla uczniów. Dla uczniów technikum. Stołówka. Cały czas wracamy do apartamentu i filmujemy to co jest złego, co się złego wydarzyło oczywiście. To co możemy w tych blisko ulic głównych bardziej, więcej już jest dobrego niż złego. Także co jakiś czas jeszcze się zdarzają bloki. Nie chcę się powtarzać po prostu. Bloki, które wymagają pracy. Tylko nie wiem. Nie wiem, czy ludzie wrócą tu mieszkać. To jest główne pytanie. Jak na razie i z tego, co mi powiedziano, większa połowa wyjechała. A jeżeli wyjechała i nie wróciła do dzisiaj, to może być tak, że nie wróci. Wszędzie idzie remont. Gdzie byśmy nie spojrzeli, centrum miasta i bliskie okolice, to jest wielki plac budowy. Wielki plac budowy. Jest kandydat, proszę. Rosja, Putin. 2024 Mariupol. Jakaś restauracja, proszę. Jakie zapachy, tylko ja już dobrze pojadę. I co? Sery. Gdzie ten balszowy magazyn? Tam. Ha. Nie ochota. A, gdzieś jest pas. Dobra, mamy sklep duży, znaleźliśmy. Meta. Walimy na metę. Kochani. A, mega. Nie meta. Mega. Dobra, wchodzimy do sklepu. Hej. Lubicie kozę? Nie wiem. Weźmiemy kozę.
Ja to pod światło. No dobra, doszliśmy do domu. Padnięci. Brudno. Sprzęt się wszystki rozładował, telefon mi się rozładował. Aparat mi się rozładował. Masakra. Ale nic, jutro też jest dzień. Miejmy nadzieję, że nie będzie tak pochmurno. Jeszcze nie sprawdzałem pogody. Teraz się rozpakujemy, jest godzina. Godzina 18. 7 godzin. 7 godzin na nogach. Proszę was, a wydaje mi się, że nic nie sfilmowałem tak naprawdę. No zobaczymy, jutro dogramy jeszcze parę rzeczy. Nara.